programu, budujecie konto od lewa do prawa, no i wiadomo, że na ciągu głosowania w parlamencie zaraz pojawią się problemy. Dlatego pierwsze pytanie takie dosyć zasadnicze i bieżące. Wiadomo, że Platforma Obywatelska i PSL przygotowały nam salę za migrantów, na których mamy płacić. Przypuśćmy, że partia Korwin wniesie pod głosowanie pytanie tutaj, czy jesteś za, czy przeciwko przyjęciu imigrantów do Polski, czy chcesz na nich płacić. Jak zagłosuje Piotr? Chyba już nasza partia w sumie nasze ugrupowanie przeprasza. Wiele razy się wypowiadało w tej kwestii. Paweł już na ten temat mówił. Różnie. No różnie, natomiast ja mogłem powiedzieć tak, że no, temat jest dość złożony. U nas w Kielcach, jak patrzę na miasto, a znam je dobrze, bo znam je od urodzenia, raczej tutaj będzie problem z jakąkolwiek emigracją tych ludzi do nas. To wiem na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o problemy związane z emigracją, ja, to nie jest trudno podjąć jakąkolwiek tutaj dyskusję z uwagi na to, że jestem w sumie raperem, mam światopogląd dość okrojony, jeżeli chodzi o imigrację. Uważam, że mogę dać im radę po prostu. Ludzie, którzy tutaj przyjadą, bo i tak przyjadą, to jest demagogia, że nie przyjadą, bo przyjadą, albo muszą się asymilować szybko, albo stąd wyjeżdżać, bo sobie tutaj na pewno nie poradzą z nami. Natomiast jeżeli chodzi o ważniejsze rzeczy, to ja bym się zapytał, dlaczego w Mariupolu są Polacy, którzy mają dużo Polaków i nie mogą tutaj przyjechać. Dziękuję.